Życiorys Ludwika Waryńskiego 1856-1889. Ludwik Tadeusz Waryński urodził się 24 września 1856 roku we wsi Martynówce powiatu Kaniowskiego, guberni kijowskiej. Około roku 1865 zaczął uczęszczać do Gimnazjum Realnego w Białej Cerkwi. W roku 1874 po ukończeniu szkoły udał się do Petersburga dla rozpoczęcia wyższych studiów. Zapisał się w poczet słuchaczy Instytutu Technologicznego. Wkrótce zetknął się z socjalizmem i wszedł do kółka Polskiej Młodzieży Socjalistycznej. W listopadzie 1875 roku wybuchły w Petersburgu zaburzenia obejmujące wszystkie szkoły wyższe. Uczestniczył w nich również i Waryński, za co został usunięty z instytutu i oddany na przeciąg jednego roku pod nadzór policji. Rok ten spędził w domu rodzinnym, oddając się lekturze dzieł socjalistycznych i ekonomicznych i pogłębiając swoją wiedzę w tej dziedzinie. Jesienią 1876 roku przybył do Warszawy i rozpoczął organizowanie pierwszych kółek socjalistycznych wśród młodzieży akademickiej i robotników. Po pewnym czasie udał się do Puław, wstąpił do tamtejszej szkoły rolniczej, organizował młodzież i co pewien czas zjawiał się w Warszawie, by uczestniczyć w robocie stolicy. W roku 1878 opuścił szkołę, wrócił do Warszawy i rzucił się całkowicie w wir pracy. Stał się istotnym wodzem polskiego ruchu socjalistycznego. Chcąc nawiązać bezpośredni kontakt z robotnikami, przyjął pracę ślusarza w fabryce Lilpop i Rau. Rozszerzał sieć kółek organizacyjnych. Przywiózł z zagranicy transport literatury agitacyjnej. Brał także udział w opracowywaniu pierwszego programu socjalistycznego, tak zwanego programu brukselskiego. Długi czas udawało mu się uniknąć represji, które spadły na innych towarzyszy. Wreszcie musiał jednak opuścić Warszawę. Udał się wtedy do Lwowa, a następnie do Krakowa, gdzie stworzył pierwszą organizację socjalistyczną w tym mieście, opartą również na zasadzie kółek konspiracyjnych. Dnia 8 lutego 1879 roku Waryński został aresztowany i przy aresztowaniu zmaltretowany przez policję krakowską. W więzieniu spędził z górą rok. Dnia 16 lutego 1880 roku stanął w Krakowie wraz z grupą towarzyszy przed sądem przysięgłych. Przypadła mu w udziale ideowa i moralna obrona oskarżonych. W przemówieniu swoim przed sądem uzasadnił ideę socjalistyczną i dowodził słuszności jej zasad. Rozprawa trwała do 16 kwietnia 1880 roku i zakończyła się wyrokiem uniewinniającym. Waryński otrzymał tylko małą karę za fałszywy meldunek i został wydalony z granic Austrii. Znalazł się teraz wśród grona towarzyszy na emigracji w Genewie. W Genewie krystalizują się ostatecznie poglądy polityczne Waryńskiego. Po pewnych wahaniach zrywa z tendencjami anarchistycznymi znamionującymi początki ruchu socjalistycznego. Staje się zwolennikiem i głosicielem kierunku klasowo-rewolucyjnego i internacjonalistycznego. Jest współpracownikiem i współredaktorem pism socjalistycznych, najpierw Równości, a potem Przedświtu, i umieszcza w nich szereg artykułów, na przykład Czy jest u nas kwestia robotnicza? Życiorys Filipiny Płaskowickiej. Występuje ostro przeciw kierunkowi nacjonalistycznemu w socjalizmie polskim. W tym duchu przemawia na obchodzie 50. rocznicy powstania listopadowego w Genewie. Podobne stanowisko zajmuje na Międzynarodowym Kongresie Socjalistycznym w Szur, w którym bierze udział jako delegat kółek socjalistycznych w Poznaniu i Krakowie. W Szwajcarii styka się z socjalistycznymi działaczami Europy Zachodniej. Zapoznaje się z tamtejszym ruchem. W roku 1882 wraca do Warszawy i z całą energią przystępuje do założenia partii politycznej pod nazwą Proletariat. Jest twórcą, założycielem i wodzem partii. Układa program partii i ogłasza go drukiem. Porywający mówca jest zbożyszczem robotników, prawdziwym trybunem ludu.
Pokrywa kraj siecią organizacyjną, prowadzi szereg akcji, pisze odezwy, organizuje wystąpienia mas. Uczestniczy w zjeździe wileńskim socjalistów polskich. Przeciw rozporządzeniu oberpolicmajstra warszawskiego Buturlina, poddającemu robotnicę nadzorowi sanitarno-obyczajowemu, pisze płomienną odezwę, w której wzywa robotników do stawienia oporu temu zarządzeniu. Odezwa dopięła celu. Postawa robotników zmusiła ostatecznie oberpolicmajstra do cofnięcia tego zarządzenia. Stara się również Waryński o kontakty z rosyjskim ruchem rewolucyjnym i nawiązuje pertraktację z Narodną Wolą, reprezentantką kierunku terrorystyczno-spiskowego. W tym celu wyjeżdża do Rosji i za granicę. Główną uwagę zwraca na zorganizowanie akcji wydawniczej. Tworzy jedną drukarnię, w której można było drukować odezwy, następnie drugą, nadającą się do drukowania również i pism. Zakłada organ prasowy partii pod nazwą Proletariat. Pod jego redakcją wyszły z druku dwa pierwsze numery tego pisma. 28 września 1883 roku Waryński wpadł w ręce władz. Umieszczono go w słynnym 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Stamtąd jeszcze utrzymywał kontakt z towarzyszami pozostającymi na wolności i żywo interesował się robotą, która dalej się rozwijała. W więzieniu ułożył pieśń rewolucyjną Mazur Kajdaniarski. Po przeszło 2 latach więzienia stanął 23 listopada 1885 roku przed Sądem Wojennym w Warszawie wraz z 28 towarzyszami. Waryńskiego zaliczono naturalnie do głównej grupy oskarżonych. Podobnie jak przed 5 laty w Krakowie, tak i teraz Waryński wystąpił z obroną ideowych założeń proletariatu. Dnia 20 grudnia 1885 roku ogłoszono wyrok. Waryński został skazany na 16 lat katorgi. Na miejsce katorgi wybrano więzienie szlisselburskie, specjalnie stworzone dla najniebezpieczniejszych więźniów stanu, których chciano pozbyć się raz na zawsze. Waryński szedł na katorgę pełen siły i mocy ducha. Mówił, że byle dali palić papierosy, przetrwa katorgę. Moralne cierpienia znosił z podniesionym czołem. Uległ jednak cierpieniom fizycznym. Ostatnie swe dni spędził w celi na pryczy więziennej. W chłodny dzień lutowy 1889 roku zgasł ten płomień, który był płomieniem rewolucji. Przestało bić to serce, które było sercem polskiego socjalizmu. Miał wtedy lat 33. 7 z nich spędził w więzieniu. 15 lat w ruchu socjalistycznym. W najczynniejszej roli całe swe życie oddał polskiej klasie robotniczej i sprawie socjalizmu.